Dzień dobry. No wiadomo, że po takim spotkaniu, które kończy się tak wysokim zwycięstwem gospodarzy, no ciężko coś skomentować, ciężko powiedzieć, bo obojętnie co się powie, to na pewno nie będzie to gdzieś wypowiedzią, która nam pomoże. Myślę, że my przyjechaliśmy na to spotkanie przygotowani najlepiej jak mogliśmy. Posypaliśmy się, bo tak to trzeba nazwać, i ta sytuacja z 25, 6 minuty, nie dość, że rzut karny, jedna kartka, druga, to naprawdę się nie zdarza, żeby w jednej sytuacji ten sam zawodnik dwa razy faulował. Czerwona, ale to jeszcze nie był koniec meczu i myślę, że tutaj to morale strasznie nam siadło i od tego momentu graliśmy już bez wiary w te swoje umiejętności. Jeszcze raz podkreślam, do tego momentu myślę, że byliśmy w stanie realizować to, co sobie założyliśmy, ale to okazało się zdecydowanie za mało dzisiaj na GKS Katowice. Dziękuję. Dziękuję. Trenerze, poproszę o pytania. Michał Jagiełka, Instytut Futbolu. Panie trenerze, ja mam pytanie odnośnie końcówki spotkania, konkretnie o zachowanie Tomka Jodłowca, gdy już przegrywacie 5-0, no i piłkarz po prostu no popełnia tragiczny błąd jak na tak doświadczonego piłkarza. Co zawodnik musi mieć w głowie, popełniając taki błąd? Więc nam się fajnie wszystko ocenia i oglądając to zwykle z trybun czy sprzed telewizora i wszyscy potrafimy wygłaszać różne mądre teorie. Na boisku jest frustracja, jest Tomek, no przecież też ma swój charakter gdzieś, dla niego też na pewno nie było to miłe, tak jak dla nas wszystkich ta dzisiejsza porażka i to jest odruch, to jest moment. Ja, tak jak ja powiedziałem na początku, ja nie chcę tutaj swoimi wypowiedziami nikogo teraz, nie chcę nas wybielać w jakikolwiek sposób, bo przegraliśmy wyraźnie i naszym zadaniem najważniejszym jest to, żeby te dwa tygodnie, które teraz mamy, ta przerwa może nam spada rzeczywiście z nieba i żeby te dwa tygodnie wykorzystać maksymalnie i jak najszybciej podejść do tego, czy przegrywa się 5, czy przegrywa się 1-0 po bardzo dobrym meczu i tych punktów się nie ma, więc musimy naprawdę odrzucić te myśli złe i nie chcemy takiego Podbeskidzia od 26 minuty po prostu oglądać. Musimy wyglądać inaczej, jeśli chcemy myśleć o tym, żeby się w tej lidze utrzymać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Miałem pytanie do trenera, czy tak traktuje tutaj ten stadion Przybyłkowy jako pechowy, no bo to tak na dobrą sprawę druga z rzędu porażka, bo pamiętam, jako trener Rydów, bo pan tutaj przegrał i dzisiaj też taka bolesna porażka, czy to będzie pan tutaj ten obiekt źle wspominał? Pamiętam też, że tutaj wygrywałem, także chyba nie jest tak do końca. Dzisiaj naprawdę się źle nam to wszystko ułożyło i naprawdę nie jest nam na pewno do śmiechu i tyle. A czy to był też dla pana jakiś wyjątkowy mecz dzisiaj z GKS-em Katowicą, bo pamiętamy końcówkę poprzedniego roku, gdy był pan rozważony jako kandydat tutaj na nowego trenera GKS-u Katowice, czy to gdzieś tam z tyłu głowy przed tym meczem było u pana? Nie, myślę, że to nie miało żadnego wpływu. Oczywiście, że prowadziłem rozmowy i to nie jest tajemnicą, bo przecież wiecie wszystko, wiecie też jak się to skończyło. Tak, byłem wtedy trenerem, który odpoczywał i tych rozmów, ale prowadziłem rozmowy nie tylko z Katowicami, także na pewno nie miało to dzisiaj żadnego przełożenia na ten mecz. No tak, dzień dobry. Pogratulowałem przed chwilą zespołowi bardzo, bardzo dobrej postawy i wysokiego zwycięstwa. No dobrze, że drużyna wykorzystała w taki sposób, moim zdaniem, bardzo dojrzały i taktyczny, grając w przewadze jednego zawodnika, że nie doprowadziło to do jakiejś trudności z naszej strony, a jednocześnie drużyna naprawdę sobie bardzo pewnie i bardzo dziarsko radziła z przewagą tego jednego właśnie zawodnika. Także to na pewno też duży plus, bo dużo meczy jako trener GKS Katowice grałem w deficycie osobowym. W Gdańsku też przecież w dwuosobowym. Także tym razem to się odwraca. Drużyna jest skuteczna w działaniach. Bardzo skuteczna, bardzo,
bardzo świadoma tego, w jaki sposób chce prowadzić mecz. To też jest nasza siła i daje na tą chwilę punkty, które były nam na pewno potrzebne. Na razie musimy się skoncentrować troszkę na tej przerwie reprezentacyjnej i zaplanować ten okres w taki sposób, żeby drużyna maksymalnie, o to jestem spokojny, ale maksymalnie skoncentrowana i dobrze przygotowana zagrała kolejne spotkanie na boisku w Sosnowcu. Chciałbym także dodać, że za chwilę nasi hokeiści rozpoczynają półfinał Mistrzostw Polski. Bardzo jako sekcja piłki trzymamy kciuki za drużynę Jacka. W sobotę dziewczyny zagrają tutaj, można powiedzieć, bardzo ważny mecz. Bardzo trzymamy kciuki za drużynę Karoliny. Zawsze trzymamy kciuki za drużynę Grześka. To świetni moi znajomi, świetni moi koledzy i koleżanka. Także trzymam bardzo mocno kciuki, ale wiem, że chłopaki na dole również bardzo mocno za te wydarzenia sportowe w GKS-ie, które mam nadzieję przysparzają wszystko i wszystkich dziedzinach kibicom radość. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze i poproszę o pytania. Dobry wieczór trenerze, Dawid Reszer, Portal Eagle. Ja tak nietypowo zacznę od pytania o defensywę. GKS stracił w tej rundzie dotychczas tylko 3 bramki i chciałem zapytać, czy widzi trener poprawę względem tych meczów jesiennych? Z czego ona wynika? Czy to jest bardziej kwestia ciężkiej pracy? Czy może trochę zmian personalnych w obsadzie defensywy? I jak ocenia trener właśnie poczynania defensywne GKS-u w tych pierwszych meczach rundy wiosennej? To znaczy drużyna rzeczywiście na pewno nie zmieniła się jakoś diametralnie, jeśli chodzi o osoby grające w defensywie. Doszedł do nas Mertenkusk, wiadomo, reprezentant Estonii, to bardzo, bardzo wartościowy zawodnik, ale tak, to jesteśmy w tym samym gronie, w którym byliśmy. Ja już mówiłem na jednym z konferencji, że bardzo dużo czasu poświęciliśmy działaniom defensywnym jako cały zespół w tym okresie przygotowawczym, chcąc jakby jeszcze bardziej uszczelnić i jeszcze bardziej dopiąć detale panujące w tej kwestii. No, to przynosi na razie efekt. Rzeczywiście tych bramek nie tracimy dużo, ale chciałoby się mówić o jednak o sezonie, o całości. Na razie jestem zadowolony, na pewno poprawa w wielu elementach jest widoczna gołym okiem. Czy Mertenkusk to taki był brakujący ten element tej układanki? Bo wcześniej na tej pozycji występował najczęściej Bartosz Jaroszek, który nominalnym stoperem nie jest. I właśnie czy przyjście Estończyka do GKS-u po prostu pozwoliło wejść na ten wyższy poziom? To znaczy Bartek, kiedy przychodził do nas z GKS-u Jastrzębie, to rzeczywiście nie przychodził jako nominalny środkowy obrońca. U nas również występował w drugiej linii, ale myśmy jednak docelowo myśleli już o Bartku jako o tym, aby go przemianować, w szczególności w grze z trójką środkowych obrońców, jako tego właśnie zawodnika grającego na tej pozycji. Merten był potrzebny nam również pod względem ilości środkowych obrońców, pod względem nawet poprawy jakości treningowej, bo to jest też bardzo istotne. I tutaj zdał swoje wszystkie na razie zadania, także bardzo, bardzo, bardzo trafny kierunek transferowy i tutaj na pewno bardzo duża rola dyrektora, który rzeczywiście od początku trafił i bezapelacyjnie przekonywał, że wydaje mu się, że to jest dobrze. Następnie sztab i potem ja, także to wydaje mi się, udało nam się poprzez pracę ludzi na razie trafić transferem w 100%. Tomasz Wojta, Grixa.pl. Panie trenerze, mam takie pytanie trochę żartobliwe. Można powiedzieć, że nietrafiony karny Jędrycha to taki szczęśliwy dzisiaj. Tak, można powiedzieć, przygotowana akcja, nie? Nie strzelasz pierwszego, doprowadzasz do czerwonej, strzelasz drugiego i jeszcze nawet tak to się udało. No jakby to tak można było planować, to już by chyba niekiedy ktoś z tego już dawno skorzystał. Globalnie wyszło na plus, natomiast bramkarz dobrze zareagował na pierwszy rzut karny, Arka poszedł bardzo mocno, obronił. Dobrze, że drużyna była przytomna po obronie i zareagowaliśmy w tym momencie tak jak trzeba. No wiadomo, że finalnie potem ta czerwona karta była zasłużona. Pytanie jeszcze jedno. Błąd przy karnym to tak na przełamanie? No błądzik to taki też... Jesteśmy tutaj wiele lat i wiemy, że Adrian to taki knombrny, pozytywny charakter bardzo mocno. Gdzieś mu tam siedział ten karny z tego Rakowa, bo powiem szczerze, że niejednokrotnie mu go przypominałem i śmiechu zawsze było z tego co niemiara, ale zawsze mi tam z tyłu mówił, ja jeszcze kiedyś wrócę do tych karnych. Także dzisiaj wziął to na siebie indywidualnie, ale naprawdę mu się za to, jak mu prezentuje formę w tym sezonie na boisku, w szatni, jak najbardziej mu się to wszystko należało i wiedział, że w takim momencie absolutnie tą piłkę ma prawo wziąć do ręki.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące Jędrycha. On miał trochę takich dziwnych strat, graliśmy w przewadze. Było to denerwujące dla trenera, bo tak wydać było z perspektywy trybuny? Nie, trzeba sobie oddać, że na pewno te boisko, bo tutaj nie wiecie Państwo, one przeszły teraz bardzo szereg, bardzo mocnych zabiegów i wysypane było w niego bardzo dużo piasku. Ono jest skołkowane, ono jest w etapie, aby przygotować je do tego, żeby ta trawa rosła, bo te boisko jest naprawdę już bardzo mocno wysłużone. Pracownicy Mosiru robią wszystko, żeby te boisko było dobre, jak przyjdą te już cieplejsze dni, żeby ta trawa po prostu mocniej rosła i one będzie lepsze. Natomiast dzisiaj przychodzi najtrudniejszy taki, jak można powiedzieć, etap tego boiska i ci zawodnicy, którzy są naprawdę wysocy, którzy działają w tej linii obronnej, to jest właśnie Arek, to jest również Olek, to jest również Oskar, to niekiedy mają troszeczkę po prostu te zadanie jest dla nich utrudnione, bo tak swobodnie i łatwo na tym boisku się po prostu dzisiaj nie grało. To było naprawdę ciężkie boisko. Dla obu drużyn oczywiście takie same. Ja je jak najbardziej rozumiem, że pracownicy Mosiru w taki sposób się starają o nie zadbać i robią wszystko, żeby już niedługo to boisko było po prostu w takim bardzo dobrym stanie, ale widziałem jak najbardziej, to troszkę denerwowało, ale ja to jak najbardziej rozumiem. Jak zaczęliśmy żartobliwie, to skończymy też. Zapytam, czy Martin Kusk był zdjęty wcześniej, żeby sobie odpoczął przed rywalizacją z Robertem Lewandowskim? Dziękuję. Martynowi bardzo życzę udanego występu, tak jak Antkowi Kozubalowi, to są moi reprezentanci GKS-u Katowice, którzy jadą reprezentować Antek wiadomo Polskę, Merten Estonię. Ja mu życzę jak najlepszego występu w tym meczu. Oczywiście bardzo mocno kibicuję reprezentacji polskiej. Mam nadzieję, że Merten wróci zadowolony i zdrowy przede wszystkim z reprezentacji, a Polska wygra z Estonią i wygra potem następny baraż. Łukasz Pawlik.pl. Mam pytanie do trenera. Dzisiaj GKS zaliczył czwarte z rzędu zwycięstwo i przerwa reprezentacyjna. Czy to krzyżuje tutaj panu planem? Bo wiadomo, jak w GKS-ie tutaj z tymi przerwami reprezentacyjnymi było, że one czasami rozregulowały drużynę. No, tutaj ma pan teraz jakiś taki plan, żeby uniknąć tego chociażby z poprzedniego roku, gdy tutaj po meczu z Resowią też była Gieksa na fali, a potem się troszeczkę coś rozregulowało. Staram się naprawdę z zespołem w ogóle nie wracać do tego w żadnym zamiarze to, co było. Niekiedy można jakieś analogie rzeczywiście porównywać. Ktoś powie wtedy na Podbeskidziu, to był taki słabszy mecz i tak dalej. No, słabsza była rzecz. Nie chcąc wracać do tego. Nie możemy tak na to patrzeć, absolutnie. Musimy wykonywać swoją pracę. Doskonale wiemy, że przerwy reprezentacyjne są. One dają też również ten plus, że zawodnicy, którzy naprawdę bardzo dużo grali, mają czas na to, żeby rzeczywiście się zregenerować tak całkowicie i też to ku temu wykorzystamy. Ci, którzy grali mniej, muszą bardzo dobrze działać. Mamy zaplanowaną grę kontrolną w najbliższy weekend, także tutaj będziemy mieć wszystko pod kontrolą. Postaramy się tak sterować procesem treningowym, żeby drużyna była bardzo dobrze przygotowana i dla mnie to nie jest absolutnie żaden problem. My po prostu sobie zdajemy sprawę i wiemy, że przerwa reprezentacyjna w danym momencie jest dla wszystkich drużyn, dla wszystkich zespołów i ona jest po prostu najnormalniejszą wypadkową tego sezonu. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że dzisiaj Gieksa zrobiła lanie po prostu pod Beskidzią. Tymczasem kolejny mecz GKS Katowice zagra w filmingu z Lingus, wiadomo, lanie i Zagłębie Sosnowiec. Wiem, że GKS Katowice ma zaległe rachunki do wyrównania tutaj z tym zespołem. Czy już tutaj ten mecz w głowie pana jest i tutaj czy jakieś niespodzianki będą przygotowane? Czy ten pan śledzi zespół Aleksandra Chockiewicza, który też sobie ostatnio nie radzi? Śledzę, no. Doskonale znam tą ligę, jestem w niej przecież długo, także zdaję sobie sprawę, jakie problemy w niektórych zespołach. Natomiast my się musimy bardzo mocno skoncentrować na sobie, nie chcąc myśleć o rewanżach. Natomiast rywalizacja sportowa daje to do siebie, że zawsze się przecież coś pamięta. Graliśmy mecz na otwarcie stadionu w Sosnowcu, kiedy przegraliśmy w tamtej rundzie również u siebie, ulegliśmy tutaj 1-0, grając poprawnie i momentami dobrze, ale jednak ta piłka nie chciała wtedy wpaść do bramki. Wcześniej żeśmy radzili sobie z Zagłębiem, także to jest fajna rywalizacja, bo to zawsze taka rywalizacja niosąca ze sobą kolejną adrenalinę. Adrenalinę tym razem wiadomo zawsze pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim zawsze te takie sportowe napięcia były i to jest fajne, bo to po prostu czeka się na ten mecz również z taką wielką niecierpliwością. Stadion w Sosnowcu również piękny, nowy, także cieszymy się bardzo, że pojedziemy i pojedziemy tam po prostu przygotowani, ale już tylko i wyłącznie zero-jedynkowo do tego meczu. Już o czym innym nie ma co mówić. I na koniec ostatnie pytanie, może wydać się absurdalne, ale mi się wydaje, że bardzo rozsądne, no bo mamy co prawda tutaj jeszcze połowę marca, no ale już kolejna kolejka to już będzie początek kwietnia, tak na dobrą sprawę. I też się zastanawiam, baraże będą tutaj o awans ewentualny do Ekstraklasy już pod koniec miesiąca, może po tym nie być czasu na to, żeby konsolidować tutaj spad, czy już jakieś plany transferowe w pana głowie i w udziałaczy są robione, już są jakieś obserwacje robione pod tym kątem, no bo
biorąc pod uwagę to, że trzeba mieć na dzisiaj dwa plany przygotowane i na pierwszą ligę i na Ekstraklasę, to tej roboty wydaje mi się, że jest sporo. Czy już tutaj takie prace są opracowywane? Dziękuję. Wszyscy mogą być spokojni, że my pracujemy, wydaje mi się, na tyle wydajnie, że jesteśmy przygotowani na wszelkie możliwości, na które się mogą po prostu wydarzyć. Natomiast to już nie jest kwestia trenera Rafała Guraka czy jego sztabu, tylko to kwestia szerszego i bardziej globalnego myślenia strategicznego. Ja nie mówię, że jego nie ma, bo na pewno jest. Na pewno wszyscy się z uwagą przyglądali tej rundzie. Na pewno wszyscy się przyglądają z uwagą tej rundzie i po prostu widzą, w jaki sposób się to krystalizuje, w jaki sposób się to dzieje. My będziemy gotowi do meczu z Zagłębiem Sosnowiec i do każdego następnego. Deklaruję, że drużyna będzie przygotowana naprawdę, naprawdę dobrze do tych spotkań, bo pracujemy niezmiennie, pracujemy tak samo cały czas, pracujemy bardzo cierpliwie. Wiem, że niekiedy te etapy postępu dla kogoś są niewidoczne, dla kogoś mniej widoczne, dla mnie są widoczne i po prostu trzeba bardzo dużo cierpliwości w taki sposób, w jaki my akurat nie postanowiliśmy w GKS-ie Katowice tą piłkę robić. I co będzie dalej? Na najnormalniej w świecie po prostu powiem, że nie wiem. Natomiast jeśli chodzi, czy ja planuję i co ja wiem, to na każde rozwiązanie jestem przygotowany. Kacper Januszko, Dziennik Sport. Trenerze, mam pytanie dotyczące Mateusza Marca, ponieważ no, w ostatnich tygodniach był piłkarzem, wrócił do pierwszego składu. No i czy dzisiaj zdobył dublet i czy pan trener oczekiwał na jego przełamanie? To znaczy, Mateusz, ja lubię z zawodnikami raczej, ale jak już jesteśmy przy nim, to można to powiedzieć. To jeden z zawodników takich, gdzie jego potencjał w stosunku do tego, co do tej pory pokazywał i dawał, dla mnie zawsze był niepełni wykorzystany. Ja cały czas czekałem na eksplozję właśnie jego dobrych meczy, jego takiej powtarzalności, tej umiejętności strzału, tego umiejętności driblingu. Naprawdę Mateusz ma bardzo dużo, natomiast to też jest zawodnik, którego też cierpliwie trzeba prowadzić. No, taki jest już urok niektórych zawodników, że niektórzy wchodzą z drzwiami, a niektórzy po prostu potrzebują troszkę czasu. Ja się bardzo cieszę i mam ogromną radość z tego wszystkiego, że Mateuszowi w końcu się to wszystko przelewa na to, co on sobie też bardzo życzył, bo to też jest człowiek bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, skryty, a jednocześnie wiem, ile emocji jest zawsze w nim, kiedy mu coś nie wyjdzie, kiedy trzeba po prostu jak normalnie w świecie po ludzku jeszcze bardziej motywować. Także jestem bardzo zadowolony i naprawdę jestem szczęśliwy, że mu się darzy w tej rundzie, bo to nie jest pierwszy dobry mecz Mateusza, tylko naprawdę w tej rundzie radzi sobie tak, jak bym sobie życzył na tej pozycji. No i cóż, będziemy czekać na następne dobre występy, bo nie będziemy dzisiaj na pewno mówić o tym, że już jest świetnie i będziemy go tylko i wyłącznie chwalić. On musi rundą, sezonem, rokiem i potem następnymi swoimi działaniami pokazywać, że rzeczywiście jest wartościowym zawodnikiem. A takim naprawdę jest. Natomiast warto to pokazywać, najważniejsze, aby pokazywać to w czasie meczu mistrzowskich. Mam jeszcze na koniec pytanie dotyczące planów na najbliższe dwa tygodnie. Czy zaplanowany jest jakiś sparring, czy będziecie tutaj tylko na pokoju? Jeśli chodzi o taki dokładny plan, w jaki sposób GKS Katowice wykorzysta tą przerwę reprezentacyjną, to ostatecznie podamy go jutro do opinii publicznej. Natomiast mogę powiedzieć, że w piątek rozegramy mecz kontrolny z Podbeskidziem Bielsko-Białą. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam na kolejny mecz Ekstraklasy. Dzięki, trenerze. Dziękuję.